języku staropolskim sekretera nosiła nazwę sekreter albo sekretarka, albo praska biurko, a po angielsku mówimy na to bookcase bureau, co bardzo dobrze oddaje jej funkcję. Znaczy to, że można było w niej jednocześnie przechowywać książki oraz służyła jako miejsce do pisania i przechowywania dokumentów. Sekretera była bardzo popularnym w XVIII i na początku XIX wieku typem mebla, meblem wielofunkcyjnym. Na konstrukcję sekretery składała się komoda z trzema szufladami, która stanowiła jej podstawę. Nad nią znajdowała się część z odkładanym pulpitem, pełniąca funkcję biurka, a nad biurkiem jeszcze była nadstawa, kryjąca w sobie różnego rodzaju schowki i przegródki, która w zasadzie pełniła taką funkcję jak w XVII wieku kabinet. Prawdziwą funkcją tego mebla było przechowywanie sekretów jego właścicieli, bo o ile można było sobie wynająć człowieka, sekretarza, który pilnował sekretów swojego pana, to jednak nawet sekretarzowi nie wszystkie sekrety można było wyjawić i wtedy właśnie tajne skrytki sekretery bardzo dobrze potrafiły je zabezpieczyć przed niechcianymi oczami. W Wilanowie posiadamy trzy takie orzechowe sekretery w stylu angielskim, w stylu Jerzego I. Mają one wyjątkowo wyrafinowaną formę. Na ich dekoracje składa się fornir z orzecha włoskiego o charakterystycznym, bardzo dekoracyjnym usłojeniu, układanym w symetryczne układy oraz delikatne, złocone brązy, które dodają wszystkiemu blasku i splendoru.